25 marca wspominamy błogosławioną Marię Różę Fleś, zakonnicę. Maria Róża urodziła się 24 lutego 1826 roku w Schönstadt nad Renem w zachodniej części Niemiec. Na chrzcie świętym otrzymała imię Małgorzata, miała jeszcze dwie młodsze siostry. Jej ojciec zajmował się wytwarzaniem oleju, lecz gdyż w okolicy była duża konkurencja, rodzina żyła ubogo. Małgorzata miała zaledwie 6 lat, gdy zmarła jej matka. Ojciec wtedy ożenił się z kobietą o trudnym charakterze, porywczą i władczą. W drugim małżeństwie urodziło się też kilkoro dzieci. Małgorzata miała 19 lat, gdy zmarł jej ojciec. Sama emanowała na rodzinę pogodą ducha, dobrocią, cierpliwością, ale też hartem. Poczuła się odpowiedzialna za utrzymanie rodziny. Zarabiała szyciem i haftowaniem, a zarobiony grosz przeznaczała nie tylko na potrzeby najbliższej rodziny, ale dzieliła się z innymi potrzebującymi. W tym czasie poznawała właściwości lecznicze ziół, przygotowywała i sprzedawała różne medykamenty. Miała 25 lat, gdy była przekonana o tym, że jest powołana do założenia Instytutu Zakonnego i życia w nim. Fascynowała ją duchowość franciszkańska. Wkrótce dołączyło do niej kilka kobiet. Zgromadzenie sióstr franciszkanek, misjonerek Matki Bożej Anielskiej, zatwierdził biskup Treviru 13 marca 1863 roku. Początkowo siostry mieszkały w bardzo prymitywnych warunkach i zajmowały się działalnością charytatywną i edukacyjną. Siostry z wielką ofiarnością służyły jako sanitariuszki i pielęgniarki w czasie wojny francusko-niemieckiej w 1870 roku. Wiele z nich otrzymało później odznaczenia państwowe, tak jak i ona. W czasie posługi na linii frontu została postrzelona w plecy. Matka Róża, bo takie imię przyjęła w zgromadzeniu, do 1878 roku pełniła funkcję przełożonej generalnej młodego zgromadzenia. Rozwijało się ono bardzo prężnie. Powstawały nowe domy, przede wszystkim na terenie Niemiec, ale też w USA, Holandii i Brazylii. W 1878 roku zastąpiła ją młodsza siostra, a Maria Róża została zupełnie odsunięta od zarządzania zgromadzeniem i posłana do innego domu. Tam, dopóki pozwalały jej na to siły, zajmowała się zielarstwem. Mieszkała w bardzo skromnych warunkach przez 28 lat. Nigdy się nie skarżyła. Niestety wszystkie jej notatki i zapiski zniszczono. Młodsze siostry chciały wyeliminować pamięć o założycielce. Wszystkie te doświadczenia Maria przyjmowała w pokorze. Zmarła 28 marca 1906 roku w wieku 82 lat. Została beatyfikowana 4 maja 2000 roku. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Ze wstawiennictwem błogosławionej Marii Róży Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.